Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Derail Valley i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w sezonie drugim i będziemy testować nowiusieńką lokomotywkę DM3, która już na nas czeka gdzieś tam. Gdzieś tam na nas czeka. Kierunku, gdzie to było? Czy niedawno ją widziałem? A tu jest, widzicie? To trzeba zawieźć na GF. Tam skąd przyjechaliśmy. Jest jeden mały problem. Jesteśmy odwróceni w stronę SW. Nie powinniśmy być odwróceni w tym kierunku, tylko w drugim. Naprzód, dobra. Elektryka. Rozrusznik. Cyk, cyk, okej. Mamy światła, nie? Tutaj też nie, a czemu? No bo tak. Dobra, wiosecznica, syrena. Rozwój. Tak to działa. Molec zespolony, o matko. To będzie ciekawe. To będzie na pewno ciekawa jazda. Dzisiaj tej premii czasowej to my zbyt dużej nie zrobimy, wiecie? Ja coś wydaje. Kręć tym.
Dobrze, i teraz tak. Zlecenie mamy na D5 i... Nie, gdzie? B2, o, a drugie? D7, o, czyli wszystko jest na C. Okej, pięknie. To ma być odłożone na D5 i... Ma być odłożone na D6 i... I w sumie, tego co widzę, to D jest na końcu. No dobrze. To pamiętaj, że trzeba tu przejechać, a nie pojechać tak naokoło. Dobrze. Czyli to my jedziemy na C teraz, tak? Tak, C2. Nie minimalizuj gry, tylko jedź, panie. Hamowanie silnikiem też ciała z tego wychodzi. B2O i C7O. W pierwszej kolejności bym chciał przejechać. Na wprost. Mam nadzieję, że ja się dobrze na to patrzę. No dobrze, no na NE trzeba wyjechać. Przez B przejedziemy. Gdzie jest to ustawione? A B jest puste? Tak, B jest puste całkowicie, dobrze. Co tutaj się dzieje? To byłby za stromy podjazd już. Ktoś nawet jedzie. Zepsujesz tą lokomotywę. Już niby na razie ma 100%. C3O. I C2O. Dobrze. To lecimy.
powinien być styczny. I delikatnie trzymamy ją na obrotach. Chyba ona też ma ukrutnienie, czy nie? Mam nadzieję, że ma. Bo na to uwagi nie zwróciłem. A to jest bardzo ważna informacja. Jeszcze z przekładnią mechaniczną, a nie elektryczną, jest ta lokomotywa. Daraj od świat. A uważaj, co by sprzędzie uczenia przypalić czas. Teoria, jak ja się zatrzymam, to ono powinno sama sobie ruszyć. No właśnie. Przynajmniej nam nastawnik na pierwszą pozycję, to tym bardziej. Ja nie chcę nic mówić, ale ona nie ma ukrutnienia. Ona nie ma ukrutnienia. Co ja zrobiłem? Bez sensu ją kupiłem. Aj. Właśnie, może dlatego w pierwszym sezonie trochę inaczej postąpiliśmy. Wtedy to zobaczyłem, że nie ma ukrutnienia. C2O, CFF477, dobrze. Teraz na C7O, czyli na zupełnie drugą stronę stacji. To leci. No ale cóż. Nie ma co już płakać teraz nad rozlanym mlekiem. Nie da się cofnąć zapisu. To się nie da. Bo nie udało mi się znaleźć tej opcji. Będziemy teraz na razie jeździć chwilowo tą lokomotywą. Ach, no bo jeszcze jej nie mieliśmy. To czemu by teraz nią nie pojeździć? Teraz na Marsa na prawo. Dobrze, wystarczy. Idziemy ustawić rozjazd. Dyk, dyk, 7. Okej. Dyk, dyk, dyk. Wyluzuj. Potrzebnie olej wstrzynić, grzejesz. Podjeżdżamy sobie na wagony jako manewrowy teraz. Niestety nie mamy manewrowego, musimy sobie radzić sami. Gdzie życie tutaj? Wycieraczki chodzą. Ktoś nie wyłączył.
seria. Twarzej zrobił, widać, że już dawno nie grałeś. Naciśnij. Tyk, tyk. Tyk. Tyk, tyk. No iść tutaj wyluzować. I to jest końcowy wagon CFF824. Dobrze, i to jedzie na D6. To jest nasz priorytet, to odstawi na D6. Reszta będzie później. Miniaturkę trzeba zrobić, tylko ten słup mi nieładnie zasłania. Super. Miniaturka jest, więc nie obijamy się, tylko jedziemy. Ładnie kopci. Zapominajmy, że tu jest pod górę. Ja bym ją tu z chęcią przytrzymał na troszkę wyższej tych obrotach. Dał o tak właśnie. O, to to. To jest idealnie. Nawet 1,5% jest tu pod górę. No i w sumie tu za dużo nie powinniśmy mieć do przestawiania, bo przyjechaliśmy z tego GF. Właściwie taka pozycja mocy jak jest teraz i nigdy nie przegrzejemy tego silnika, nie? Nie ostatnia, tylko przedostatnia. Parę wagonów na haku. Do manewrów to ona nie jest tak zbyt przyjazna, ale jechać to się jedzie dobrze. Ciekawe, czy te wagony, jak ustawiliśmy, tak dalej tam stoją. Człowiek ledwo co mieści. Ale to już zobaczycie, drodzy Państwo, w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.